Scusate, lei. Scusa! Sì, qua. È scritto? Si manco ludzie dobrej woli. Tym razem Cannondale Super Six. Super szóstka. No. No to jest właśnie to. Zacznijmy od przodu. Z przodu mamy Ultegrę. Klamko manetki. Ultegra jest powiązana z, proszę ja ciebie, Campagnolo Veloce Dual Brakes. Do człowieku te hamulce to wyrywają normalnie buty z pedałów. O, powiedziałem słowo na P. To się wytnie. Mamy kierownicę RXL SL UD Carbon. Dobre to są kiery, kurde. Z UD Carbon, bo strzykanie, ale z UD jest tip top. Polecam. Mamy FSA strzykę Carbon w glosie. Tu jest UD w macie. A tu jest znowu UD w glosie. Już wszystkie rodzaje karbony tutaj są. Aluminium FSA. Mamy logo jak i z przodu, jak i z boku Cannondale'a. Ten to coś. Nie wiem, jak to mi się tak zobaczyć. To wygląda jak hełm jakiś z rogami. Szatan to jakiś chyba wymyślił. Szatańskie logo. No. Belzebub. Coś mi tu nie gra. Ogólnie kółeczka Quasar. To jakieś arabskie. To tu szatan, tu Arabia Saudyjska. A rower jest made in gdzie? Będzie pisało? Chyba nie. Wiem, że karbonowe Cannondale to robił w Chinach. A aluminiowe chyba w USA, nie? Czy się design in USA made in China. No to jest właśnie o to chodzi. No nieważne, gdzie go robił, ważne, że da się nim jeździć. Pod spodem nie ma nic. Tu mamy jakieś logo. System Immigration. Wiecie, mówiłem, że to emigracja. Bo chyba nie powinienem tak mocno opierać o te ściany. Te ściany to jak papier ścierny. Delikatnie położę. Sztyca Pro z karbonu. Siodło Essex, to siodełko zajebiście jest lekkie. To siodełko waży 100 gram. Także tu jest wagowo mistrzostwo. Całym z dołu. Z dołu mamy super korbę SRAM Red. Nie, te korby to są naprawdę mega. Chociaż wolałbym jeszcze tą taką inną do MTB, taką fajną robią, że jest takie przejścia są w UD karbonie. No i jeszcze bardziej. To jest oksygram. Jak to słowo na pewno nie wypowiem, ale bardzo fajne te są. Super Citroen, gdzie rower używany, trochę wyciachany. Nawet to jest z karbonu. Kurzapio. Nawet oszka. Z tyłu oczywiście Campagnolo Veloce. Fajnie się to, fajnie to brzmi. Campagnolo Veloce, Buono Dinda. Rozumiem, co to chodzi. Specjalized Transaction. Transition, tak? Transition. Nie wiem, jak się to czyta. Anyway. Zobaczmy drugą stronę. No i na drugiej stronie to samo, no to wie, to, a co może być innego, nie? No, ramy są takie same. Aczkolwiek zaskakuje mnie ten niebieski karbon, wiecie co chodzi? Ja nie wiem, czy to jest od słońca, bo się zrobi niebieski. Czy on taki już od początku był? Niebieski karbon. Niebieski karbon jest bardzo drogi. Prawie jak Bugatti Limited Edition, nie? O, raczej nie. Dobra. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Wielkie napisy Cannondale z jednej i z drugiej strony. Jakiś model Super Six, jest osłona.
Ultegra z przodu. Korba jest fajna, Reda. Arizona. Korba jest naprawdę piękna, zobaczcie, jak ona się mieni. Piękne te korby są. Ultegra. Z tyłu zobaczymy, jak się kręci. Yeah, za dużo smaru dalej, nic nie słychać. Piękna osłona przeciw łańcu, żeby łańcuch nie... Dobra, plastikowy koszyk, ładujemy go na wagę. Clarksa z tyłu. Z tyłu są Clarks Dual Brakes Campagnolo Veloce. No, fajnie się to wypowiada, Veloce. Taki, wiesz, prestiż jest duży, ten Louis Vuitton. Dobra, kładziemy go na wagę. Jak widzicie, lekki jest pirońsko. Się zdziwiłem, kurde, on taki lekki. No. Ale to nie jest mój rozmiar. On jest na mnie troszeczkę za mały. Tak mi się wydaje. Może jest. Może nie jest za mały, może jest źle ustawiony pode mnie. Ja tutaj nic nie odkręcałem, nic nie zmieniałem ustawień, bo to nie mój rower. Tu nie mogę tutaj gościowi pozmieniać ustawienia, bo by mnie później ten ścigał. Nie. Na rowerze źle ustawionym. Mój jest szybszy, bo jest żółty. Właśnie o to chodzi. To jest taki rower z dużymi napisami. Cannondale, Cannondale, Cannondale. Lubicie takie duże napisy? Ja osobiście takich dużych napisów jakoś nie lubię. To jest tak, jakbyś miał na koszulce dużą z przodu, dużą faję Nike. Albo na butach, na pół buta taką dużą faję. No to tak... Albo napis Puma. Coś takiego. Na koszulce, nie? Wiesz, co na klacie Puma napis. No to jest takie właśnie... Taki branding. Jakbym w teamie był, czy jaka cholera? No nie wiem, dla mnie bardziej minimalistyczne te napisy. Mogłyby być o takie. Gdzieś tu z dołu, albo tutaj. Malutkie. One są na pół roweru. No ale to firmy... Brand, tak właśnie się brandują, no i no, niektórym się podoba. O gustach się nie dyskutuje, o tak. Ten temat możemy zakończyć. Proszę Ciebie, pogoda jest piękna. Duży napis Cannondale. Trzeba jechać.